Już wkrótce na stronie internetowej jaworzyńskiej policji rusza aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki temu innowacyjnemu narzędziu internetowemu mieszkańcy będą mogli dzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi wszelkich zagrożeń występujących w ich sąsiedztwie. Dzięki tej aplikacji jaworzynianie będą mieli możliwość podzielić się z nami spostrzeżeniami, a tym samym będą mieli bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa w naszym mieście. Mapa jest już dostępna od 1 lipca na terenie województwa podlaskiego, pomorskiego, a także na stronach internetowych stołecznej policji. We wrześniu program ruszy w całej Polsce. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa ma na celu służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Jej obsługa została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej korzystać każdy obywatel. Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazywanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji. Na mapie znajdują się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie. Na tej mapie znajdują się zdarzenia, które zaistniały w ostatnim czasie na terenie naszego miasta na poszczególnych ulicach. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w naszej okolicy. Następnie policja będzie te sygnały weryfikować. Przede wszystkim mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. Musimy o tym pamiętać. W tego typu przypadkach należy zawsze korzystać z numerów dostępnych alarmowych, czyli 112 lub 997. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.